Pociąg kolei regionalnej Helgdynia zatrzymuje się we Władysławowie dwa razy. Pierwszy raz na przystanku Władysławowo Port i tu zaczynam swoją krótką podróż do Gdyni Chylonii. Wieża domu rybaka widoczna jest z daleka. Kordeks to firma przetwórstwa rybnego. Specjalnością zakładu są marynaty, w tym koreczki śledziowe, w wielu smakach, cenione również za granicą. Mijamy wiatraki elektrowni wiatrowej Swarzewo, składające się z dwóch farm wiatrowych. Średnia prędkość wiatru na wybrzeżu to 4,5 metra na sekundę. Pierwszą turbinę firmy Energa oddano do użytku w 1991 roku. Po roku 2000 w tym rejonie powstało wiele elektrowni wiatrowych, składających się często tylko z jednego wiatraka. Pociąg wjeżdża do Swarzewa. Wiatraki rozciągają się na dużej przestrzeni. Oprócz Swarzewa zainstalowane są również w Łebczu i Gnieżdżewie. Przejeżdżamy przez drogę Puck-Władysławowo. Wracając do Gdyni, Puck i całą trasę oglądamy z drugiej strony. Mijamy Celbówko, kaszubską osadę położoną przy trasie wojewódzkiej nr 216. A to już Żeliszczewo, największa wieś na trasie. Jak już wspominałem, w drodze do Władysławowa wieś posiada swój herb. Mijamy kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa jest obok Mikołajka Nadmorskiego i tarczy, elementem herbu wsi. Kolejny przystanek na trasie to Mrzeżyno. Po nadmorskiej równinie z wiatrakami pejzaż zmienia się na wzgórza morynowe porośnięte lasem. Znak, że zbliżamy się do Rekowa, Redy i Rumi. Granicę zabudowań wyznacza pasmo wzgórz.
Przejeżdżamy przez drogi wojewódzkie numer 216 Trójmiasto-Chełm oraz numer 468 Trójmiasto-Wejherowo. Zakład H plus H w Redzie, produkujący beton komórkowy i silikaty, został uroczyście otwarty 13 września 2022 roku. Lasy, które mijamy, to teren Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Trudno ocenić z okien pociągu, gdzie kończy się Reda, a zaczyna Rumia. Oba miasta bowiem się łączą. Zbliżamy się do stacji kolejowej Rumia. Stacja kolejowa Rumia jest stacją węzłową i obsługuje zarówno połączenia międzynarodowe północno-zachodniej części województwa pomorskiego, jak i trójmiejską szybką kolej miejską. Przejeżdżamy przez przystanek SKM Rumia Janowo. Na krańcu dzielnicy Cisowa znajduje się kompleks elektrowozowni PKP SKM Trójmiasto z przystankiem zakładowym Gdynia-Cisowa elektrowozownia. Mijamy przystanek SKM Gdynia-Cisowa. A to już Gdynia-Chylonia i koniec mojej podróży.